Dzień dobry. W ramach wsparcia technicznego zaprezentuję Państwu dzisiaj krótki film, w którym przedstawię, jak włączyć funkcję peer-to-peer w rejestratorach Dahua oraz jak skonfigurować aplikację mobilną do podglądu monitoringu przez chmurę. Zaletą wykorzystania protokołu peer-to-peer jest prosta konfiguracja. Odpada konieczność przekierowywania portów czy korzystania z zewnętrznych serwerów DDNS. Protokół peer-to-peer umożliwia zestawienie bezpośredniego połączenia pomiędzy naszym smartfonem a rejestratorem. Nie ma znaczenia, czy mamy ustawiony adres IP publiczny czy prywatny. Przejdźmy do konfiguracji. Klikając prawym przyciskiem myszy, wybieramy menu główne, następnie ustawienia sieciowe oraz zakładkę peer-to-peer. Tutaj możemy włączyć dostęp przez chmurę. Widzimy na ekranie również dwa kody QR. Zastosowanie kodów QR pozwoliło na uproszczenie procesu instalacji i konfiguracji aplikacji mobilnej. Po zeskanowaniu kodu znajdującego się po lewej stronie ekranu zostaniemy przekierowani na stronę aplikacji domyślnej dla naszego urządzenia. I tak, jest to GDMSS Plus dla Androida i IDMSS Plus dla iOS-a. Instalujemy aplikację. Po zainstalowaniu, przy pierwszym otwarciu, musimy wyrazić szereg zgód. Między innymi na dostęp do multimediów, plików na urządzeniu, lokalizacji oraz musimy potwierdzić wybór kraju. Gotowe. Pierwszy ekran, jaki zobaczymy, to karta podglądu z podziałem na cztery urządzenia. Wybierając jeden z wirtualnych ekranów, otworzymy na razie pustą listę naszych urządzeń. Następnie wybieramy plus w prawym górnym narożniku. I na kolejnej stronie urządzenie przewodowe. Kolejno możemy wybrać sposób łączenia się aplikacji z naszym urządzeniem. Nas interesuje peer-to-peer. Nadajemy nazwę naszego rejestratora, która będzie wyświetlana na liście urządzeń i ekranie podglądu. Wpisujemy ręcznie numer seryjny lub wybieramy ikonę kodu i skanujemy drugi z kodów QR z ustawień peer-to-peer naszego rejestratora. Zostało nam jeszcze tylko podać nazwę użytkownika i hasło dostępowe. Poprawność konfiguracji możemy potwierdzić klikając przycisk podglądu na żywo. Jak widać, właśnie zestawiliśmy połączenie pomiędzy naszym smartfonem a rejestratorem przy użyciu protokołu peer-to-peer z wykorzystaniem chmury producenta. Dziękuję.